Podryw na głupka. Występują Podryw na głupka, poniedziałek, szkoła. Akcja. Jestem ekspertem od lasek. Oczekuję zaangażowania. Powiedz jej, że nie chcesz. Wtedy na ciebie poleci. Genialne. To niebezpieczna gra, dlatego rżnę głupka. Dobre. Cześć. Z Cynthią Swenson chodziłem 3 lata. Myślałem, że zawsze będziemy razem. Dostałeś moją wiadomość? Wybrano nas księciem i księżniczką. Powinniśmy iść razem. Margie pójdzie z tobą. Robiłem dla niej wszystko, a ona zostawiła mnie dla tego dupka. Mark Dixon. Totalny palant. Po smutnym i samotnym lecie uznałem, że skoro laskom nie odpowiada miły koleś, będę chamem. Po tym, co mi się przytrafiło, uznałem za swój obowiązek podzielić się wiedzą ze wszystkimi miłymi facetami. Oprócz sportowca, dziewczyny bardziej pragną tylko gwiazdy rocka. What in the world was I thinking when I went and bought you those flowers and candy? I was thinking that every girl wants a nice guy, someone she can trust, but I guess I was not right. What is wrong with me? Or do I have to be a jerk so you'll want me? A jerk so we can be together happily. This time I'll misuse you. If you ask me nice, then I'll even abuse you. Frequently I'll tell you you're fat and annoying. Frequently I'll tell you I don't want a girlfriend. What is wrong with me? Or do I have to be a jerk so you want me? Hurry up! Pośpiesz się. Ty spóźniłeś się pół godziny. Wsiadasz czy nie? Ale z ciebie ciacho. Masz na benzynę? Nie.
Nie lubisz mnie. Nie. Co mówiłaś? Bądź ze mną szczery. Naprawdę to już koniec? Mówiąc szczerze, jesteś wkurzająca. Ale zadzwonię, jak będę się nudził. Nie można ci się oprzeć. Dzięki. Nieważne, że ci się podoba. Przez 4 dni nie masz prawa do niej zadzwonić. 4 dni. Wtedy będzie na ciebie napalona. Ale daliśmy czadu. Widzieliście, jak laski na mnie patrzyły? Mamy niezłą kapelę, co? Nieźle gracie, ale to trochę za mało. Wszystkim się podobało. Potrzebujemy wszechstronniejszego zespołu. Mamy niezłe kawałki. Potrzeba wam czegoś więcej. Napiszcie o miłości, dodajcie trochę głębi. Ja nie piszę takich bzdur. Jeszcze was nie zaakceptowaliśmy. Pomyślcie o tym. Poradzisz sobie. O czym ty mówisz? Koniec z nami. Nie wiem, jak mogłam dać się namówić. Przecież dziś jest mecz. Czego się boisz? Liny powinny wytrzymać. Robiłem to setki razy. To łatwiejsze niż wyrwanie laski. Ojcze Bailey. Mówił tak jakiś chłopak. Masz nieczyste myśli, siostro. Oddaj mi bransoletkę. To badziewie? Weź sobie. To brylanty. Nie przywiozłeś ich z południowej Afryki. Wiesz, ile dziewczyn mnie pragnie? Nie potrzebuję cię. Potrzebujesz tylko siebie. Następny. Uciekać, zboczeńcy. Świetnie, Molly. Następnym razem spróbujesz. Dobra robota. Kto następny? Kazał ci oddać bransoletkę? Dupek. To nie pierścionek zaręczynowy. Chyba nikt go wcześniej nie rzucił. Mam dość tych palantów. Ja też. Nigdy więcej. Kto to? Danny, ten student. Idę do niego wieczorem. Poważnie? Co? Zacznę od jutra. Za jakieś 5 lat zaczniecie rozpoznawać te uczucia, które będą w was rosły jak woda w studni głębinowej. Aż wreszcie wybuchną wulkaniczną reakcją emocji, które wprawdzie mają zwierzęcą naturę, ale są całkiem normalne. Wielu z was poczuje pewnego dnia te przyjemne dreszcze. Ojcze Bailey, wymuszone oczywiście małżeństwem. Chociaż niektórzy zostali stworzeni do kapłaństwa. Zabierz nogi ze stołu. Jakieś pytania?
Czy ktoś ma jakieś pytania? To twoje włosy? Clement? Clinton. A czy to prawda, że zakonnice poślubiły Boga? Tak, wszystkie ślubowały celibat. A ksiądz nie? Ja też. Więc ksiądz też poślubił Boga? Wiem, dokąd zmierzasz. Ale nie jestem gejem. Bóg też nie. Spytaj siostry Vasquez. Żona zazwyczaj dowiaduje się ostatnio. Żartuję. To kończy moje zajęcia z prokreacji. Nasze zajęcia. W weekend postarajcie się jak najmniej grzeszyć i zastanówcie się nad sobą. Jeśli ktoś chce poprawić ocenę, tam jest lista zapisów na dodatkowe zajęcia w czwartek. Zaprosiliśmy gościa, który będzie mówił o płomiennym Bożym gniewie, czyli o syfilisie, rzeżączce, raku, AIDS, hemoroidach. Miłego dnia, siostry. Cześć, chłopaki. Czym w sobotę zaimponować lasce? Podoba ci się? Randka w ciemno, ale podobno niezła. Zrób coś niebezpiecznego. Skok na bungee albo wspinaczka. Jeśli ma cykora, prędzej ją zbajerujesz. Spróbuję. Niech myśli, że jesteś najlepszy. One lubią być gnojone. Nie wszystkie. Mówisz o Darcy albo Denise, która wąchała swój pępek? Nie przypominaj mi. A Nicole z Idaho? Ta cuchnąca dupa? Miała zapalenie jelit. Puszczanie bąków i zaciąganie kołdry na głowę nie ma nic wspólnego z zapaleniem jelit. Pamiętacie to? Cuchnące gacie, wulkan w odbycie, analna rakieta. Głos ci się zmienia, ale oddech pozostaje ten sam. Pewnie, że pamiętamy. Co? Analna rakieta? Dobre. Ciotka nie może załatwiać ci lasek. Właśnie. Od kobiet trzeba żądać szacunku. One nie lubią miłych facetów. Muszą wiedzieć, kto tu rządzi. Ja jestem miły. Nie szkodzi, ale jak chcesz pobzykać, musisz udawać. Panna Molly. Wiesz, czym się różnisz od reszty uczennic? One siedzą, a ja stoję? Spokojnie, siostro, chłopak ją rzucił. Wcale nie. Mark Dixon puścił ją kantem, bo nie chciała mu dać. It's pathetic, I know, but that's alright. In the crowd, there's a girl, she is pretty. By the way, I was wondering, what's your age? Thank you very much, thank you. Give it up for Adam Dines' band. Take a break, stick around. Daliśmy czadu. Gdzie Clinton? Dobrze, że go odłączyliśmy. Nie mówcie mu, niech myśli, że gra. Co robicie później? Randka w ciemno. Miałeś dać sobie spokój. To łatwy sposób na poznawanie lasek i nie wiesz, co z tego wyniknie. Czasem wiesz. Co z tobą? Jak leci, bracia? Podobno laski lubią murzynów. Po 8 godzinach opalania jestem nowym człowiekiem. Czarnym. Podbiło ci?
Biały Alfons nie ma tu szans. Muszę zmienić wizerunek. Przestań pieprzyć. Spróbuj po hiszpańsku. Wyglądasz na Kubańczyka. Nie prowokuj go. Ricky Martin jest Kubańczykiem, Portorykańczykiem. Nie odpuścisz. Panowie, czy to czasem nie Molly? Nie gapcie się. Mówisz o Molly Taylor? Niezła laska. Chodzi z Dixonem, ale ma ochotę na mnie. Jasne. Podobno zerwali. Krąży kilka wersji, ale prawdopodobnie ona go rzuciła. Zawsze miałem ochotę na jej koleżankę, Emmy. Pogadaj z nią. Nie radzę sobie z takimi laskami. Spadam. Powinieneś zaryzykować. Nie pękaj. Sam pogadam z dziewczyną, która rzuciła mojego śmiertelnego wroga. Wyglądasz jakoś świeżo. Co chcesz od mojej mamy? Adam. Cześć. Candice z kursu historii. Poszliśmy na hamburgera. Racja. Nie zadzwoniłeś. Myślałam, że ci się podobam. Za bardzo się kleisz. Popracuj nad tym. Muszę lecieć. Zadzwoń. Jestem Adam. A ty? Molly. To twoja dziewczyna? Chciałaby. A ty? Mogłabym, ale nie o to chodzi. A o co? Ktoś daje się nabrać na taką gadkę? Patrząc na moje zdobycze? Tak. Niezły ten wasz kawałek, dzięki. Jesteś dobry. A ty piękna. Pojadę ze Steve'em, nie musisz mnie odwozić. Wszystko gra? Jasne. No to... Na razie. Rozrywkowa dziewczyna. Emmy jest słodka. A ty? Ja lubię inne rozrywki. Słyszałem. Przeszkadzać to? Nie wiem, ale mam ochotę się dowiedzieć. Kolejny bajer. Pracuję nad wymową. Była całkiem niezła, ale zabrakło szczerości. Na razie. A buzi na dobranoc? Innym razem. Zaaranżujemy to. Nie masz numeru? Wszystko w swoim czasie. To mnie inspiruje. Zapisała się na czwartkowe spotkanie. Skąd wiesz? Senioritas. Pokój pełen bezbronnych kobiet. Widzę samotne laski. Startuj. Pokaż, co potrafisz i pamiętaj, że nie jesteś czarny. Czuję moc. Życzcie mi szczęścia, Gringos. Powodzenia, chłopie. To twój dzień. Nie ma szans. Bonita señoritas. Mi casa is a fiesta en mis pantalones. W jakim języku on mówi? Wygląda jak Ruben Stoddard. Może są ślepe? Wprawdzie przekazałem na zajęciach wystarczającą ilość informacji, jednak spojrzenie na problem z innej perspektywy może być bardzo pomocne. Odkąd zacząłem prowadzić wychowanie seksualne, ilość ciężarnych nastolatek spadła o 3%. A teraz swoimi doświadczeniami podzieli się z wami pan Danny Banadusz. Hi, my name
Nazywam się Danny Banaducci. Dzięki, ojcze. Poprowadzę dziś wykład dla studentów w akcji. Danny, wal, chłopie. Sam se wal. Przykro mi. Dzisiejszy temat to, jak mówi wasz ksiądz, płomienny gniew Boży. Ale dla mnie to konsekwencje przypadkowego seksu. Dlaczego ja? Powiedzmy sobie uczciwie. Jestem tu z kilku powodów. Po pierwsze, muszę odrobić parę godzin prac społecznych, o czym niestety zapomniałem. A po drugie, jak niektórzy wiedzą, miałem w przeszłości problemy związane z alkoholem, narkotykami, przemocą, sterydami, niewiernością i niemożnością odróżnienia transwestyty od kobiety. Chodzi o to, że nie tylko gwiazdy i politycy mają problemy. Każdy je ma. A teraz chciałbym prosić was o podzielenie się swoimi doświadczeniami. Są ochotnicy? Proszę. Mam na imię Clinton i jestem uzależniony. Od czego? Od seksu. Jest wszędzie. Nie mogę od niego uciec. Dopada mnie nawet w snach. Jestem od niego uzależniony. Ściemniasz, prawda? Tak. Czemu nie jesteś w środku? Czekam na kogoś. Dobrze, że cię złapałam. Chciałabym, żebyście zagrali podczas któregoś meczu. Nie musicie sypiać z byle kim, co jest zmorą mojego życia. Ja tego potrzebuję. Siadaj. Kiedy jesteście w legalnym związku i kochacie się w zaciszu małżeńskiej sypialni, unikacie niebezpieczeństw związanych z przypadkowym seksem. Niechcianej ciąży, skrobanki, chorób wenerycznych. To was nie dotyczy i możecie skoncentrować się na rzeczach istotnych. Daj znać, kiedy macie czas. Miło, że wspierasz swoich znajomych. Przyszedłem tu coś wyrwać. Te dziewczęta są bardzo wrażliwe. Też tak słyszałem. Jesteś okropny. Nie dasz mi telefonu? Daję go tylko grzecznym chłopcom. Mogę go mieć od siostry Vasquez. Pan Danny Banaducci. Wielkie brawa. Masz jakieś drobne? Nadal szukasz tego numeru? Już mam. Dokładnie sprawdzam, kto dzwoni. Ja nie zamierzam. Sprzedaję twój numer. $5 za telefon dziewicy. Palam. Ale laska. Ty chyba z nim chodziłaś. Niestety. Przepraszam, myślałam, że... A ja dlatego dupka zerwałam z Adamem Dainisem. Chodziłaś z Adamem? Najfajniejszy chłopak, jakiego miałam. Nie daj się zmylić jego grą. Naprawdę jest super. Cześć, maleńka. Masz ochotę na spotkanie z prawiczkiem?
Srałeś kiedyś nago? Ja śpię nago. To cię wyzwala. Miło słyszeć inteligentną rozmowę. Znów zaparkowałeś na miejscu dla ciężarnych. Kobiety w ciąży nie kupują jacuzzi. O wilku mowa. Dzień dobry. Czym mogę służyć? Powiedz, że to nie jest twój prawdziwy kuzyn. To dobry chłopak. Co my byśmy bez niego zrobili? Jeśli załatwimy mu laskę, twój wujek kupi nam nowe instrumenty. Masz coś na oku? Może Terry z nim pójdzie. Terry to facet. Na kwestionariuszu okienko płeć było niezaznaczone. Założę się o 5 dolców, że to laska. Dorzucam piątkę, że facet. Sprawdźmy. Terry! Cześć, chłopaki. Wybacz, że przeszkadzamy, ale... Nie napisałeś, kogo zawiadomić w razie wypadku. Mojego ojca, Teresa. Więc imię masz po ojcu? I po mamie ma na imię Teresa. Przepraszam, muszę coś załatwić. Mówiłem. Zostało w środku. A teraz pokażcie, jak narysowałyście swoich rodziców. To ogródek? Podoba mi się. Bardzo ładnie, Antony. Co to jest, Jasmine? Mama i tata ćwiczą. Robią to nago. Może narysujemy kwiatek? Dokończ. Molly? Dziękuję, że poprowadziłaś zajęcia. Drobiazg. Dzieci ci uwielbiają, szczególnie Kate. Jest taka słodka. Cześć, Molly. Podobno niezła z ciebie artystka. Cześć, dzieciaki. Dzień dobry, ojcze Bailey. Co narysowałyście? Wojna nuklearna. Pięknie. W przyszłym tygodniu jadą do Muzeum Dinozaurów wybrać okazy do swoich prac. Kto zawiezie dzieci? Ja. Książki Jane Austen? Nie moje. Po co ci tyle? To siostry Vasquez. Lubisz romansidła, a śmiałeś się ze mnie? Ciekawe, co na to chłopaki. Mam im powiedzieć, jak nastrajasz się przed randkami, słuchając boys bandów? Co ty bredzisz? To ich dopiero rozbawi. Chyba miałeś na myśli Metallicę. Patrz, Molly. Kiedy się z nią umówisz? Zaraz. Patrz i ucz się. Cięcie. Cześć, Adam. Dobrze wyglądasz. My się znamy? Możemy pogadać? Śpieszę się. Mam ważne sprawy rodzinne. Naprawdę musimy pogadać. Zadzwoń w przyszłym tygodniu. Przede mną nie musisz udawać. Powiem wszystkim, jak pisałeś wiersze miłosne i wsadzałeś mi po szkole za wycieraczkę. To było dawno temu. W zeszłym roku. Ludzie się zmieniają. Nie aż tak. Jesteś tym samym miłym chłopakiem, który śpiewał pod moim oknem zaproszenie na bal.
Wiemy, jak to się skończyło. Przepraszam. Już dawno chciałam ci to powiedzieć, ale wstydziłam się. Wpadłam w pułapkę popularności i zraniłam kogoś, na kim mi zależało. Nie ma sprawy. Jakoś sobie poradziliśmy. Właśnie. Ja nie bardzo. Pamiętam, jaki dla mnie byłeś i brakuje mi tego. Byłam za mało dojrzała, żeby to docenić. Skąd ta piana? Siki. Zajmę się tym. Co robicie? Testujemy nowy model X500. Zwala z nóg. To pomoże. Miałeś włożyć kąpielówki. Włożyłem. Tragedia. Poniedziałki. Odpuść mi, Ojcze, moje grzechy. Co cię dziś dręczy, dziecko? Kobiety, Ojcze. To nasz naturalny problem. Kiedy ostatnio byłeś u spowiedzi? Nie przyszedłem się spowiadać. Czuję się zagubiony. Mów dalej. Czy ksiądz zastanawiał się kiedyś, jak to jest prowadzić normalne życie? Jeśli przez normalne życie rozumiesz znalezienie kobiety, w której się zakocham, która będzie o mnie dbać i kochać, tak jak ja ją, z którą się ożenię i będę miał dzieci, a później z synem będę grał w bejsbol, a córkę poprowadzę do ołtarza, potem ona będzie miała dzieci, a my zostaniemy dziadkami i przejdziemy na wcześniejszą emeryturę, kupimy sobie wielką przyczepę kempingową, przynajmniej 20-metrową z telewizją satelitarną i będziemy podróżować po kraju. Nie, nie myślałem o tym. Poza tym muszę dbać o was. Co cię gnębi? Podoba mi się dziewczyna, która jednak nie akceptuje mojego sposobu bycia. Jest też inna, której podobałem się taki, jaki byłem kiedyś, ale wtedy rzuciła mnie dla innego, sprawiając wielką przykrość. Może i dobrze, bo to nauczy cię doceniać pozytywne aspekty życia. Chyba nie jestem jeszcze gotowy na nowy związek. Musisz znaleźć sobie miłą dziewczynę. Znalazłem, ale ona mnie nie chce. Niezbadane są wyroki boskie. Jako pokuta, ja się nie spowiadam. Pokuta za pychę i unikanie spowiedzi to jedna zdrowaś, Mario, a jutro pojedziesz jako opiekun z dziećmi do muzeum. To wszystko. I poucz się biologii, bo na razie masz pałę. Cześć, kochanie. Dobrze, że jesteś.
Nie doceniałam cię. Nie mów, że to przypadek. Pokuta. Kto to? Mój brat. Naprawdę? Lubisz go? Nie. Kocham. Uwaga. Macie dokładnie obejrzeć zwierzę, które później narysujecie. Przepraszam za ten numer z dziewicą. Nie musisz, ale chcę. Nie wolno żartować z takich rzeczy. Dziękuję ci. Jakie jest twoje ulubione zwierzę? Najbardziej lubię delfiny. Pływałam z nimi na Hawajach. To jedyne zwierzę, które uprawia seks dla zabawy? Wiem. Jest u mnie na 5. miejscu. A na 1? Chyba wilk. Wiesz, że to gatunek monogamiczny? Powiedziałem, wilk? Miałem na myśli brachiozaurusa. Ciekawe, co się działo, kiedy miał grypę. Wymiotował pewnie przez tydzień. Wielkie bydle. Dobrze sobie radzisz. Z dziećmi czy z rysowaniem? Z jednym i drugim. Masz talent. Dzięki. A do czego ty masz talent? Chyba do muzyki. Słyszałam, dobry jesteś. Dzięki. Na tyle, żebyś przyszła w sobotę posłuchać? Nie wiem. Może. They thought show cause my heart to stop. Whoa, I'm in my head again. Whoa. Widziałeś się z milczącą Sarą? Po 3 randkach mam dość. Nie powiedziała jeszcze ani słowa. Niech zgadnę. Tyra przekonywała cię, że kobiety lubią gejów? Była powtórka z Montella. Zaczyna mnie to wciągać. Musimy się zaprzyjaźnić, zanim zostaniemy kochankami. Nawet nie pytam. Jest zdesperowany, mało powiedziane. Wyrwałeś coś ciekawego? Ma super ciało, ale rosną jej wąsy. Znajdź sobie normalną laskę. Wąsy można zgolić. Masz już numer Molly? Panowie, to jest Molly. Widzę, że masz.
Nie było łatwo, ale dzięki temu mamy nowy kawałek. Idziesz? Masz chłopaka? Spadaj. Cześć, piękny. Zawróciłeś mi w głowie. Obserwowałem cię i postanowiłem bliżej ci się przyjrzeć. Dobrze zrobiłem. Rozszyfrowałem cię. Teraz twoja kolej. Wyglądam na desperata? Spadaj, jestem hetero. Jasne, ponczusiu. Temat zamknięty. Dokąd jedziemy? Tam, gdzie dostaniesz odpowiednią dawkę adrenaliny. Chyba nie masz lęku wysokości, szczerze mówiąc? Tak. Mam nieprzyjemne doświadczenia. Pomogę ci. Postaw stopę na tym żółtym z lewej. Musisz się trochę wyciągnąć. Dasz radę. Zaufaj mi. Dobrze. Spróbuj dosięgnąć tego żółtego. Czemu się ze mną umówiłaś? Spokojnie, nic ci nie będzie. Dlaczego? Z litości. Jasne. W porządku? Nic się nie bój. A jeśli spadnę, nie spadniesz, obiecuję. Ona już schodzi. Nie dam ci spaść, zaufaj mi. Odchyl się do tyłu i zjeżdżaj w dół. Obiecuję. Zaufaj mi. Widzisz? Mówiłem. Udało się. To było niesamowite. Już się nie boisz? Wysokości czy ciebie? Jednego i drugiego. Z tobą będzie gorzej. A czego ty najbardziej się boisz? Odrzucenia. Zawsze jest pierwszy raz. Sprawdzasz mnie? Czemu nie śpisz? Jeszcze nie ma 12. Twoja dziewczyna też dała plamę? Co się stało? Za dużo mówiła, kumasz? Nie. Po kolacji powiedziała, że idzie puścić pawia. Tak zwana zwrotka. A tobie jak poszło? Jest miły, ale musi poprawić maniery. Chociaż nie było tak źle, jak mnie ostrzegali. Nieładnie zachował się na końcu. Nie odprowadził mnie do drzwi. Uściskał mnie w samochodzie i powiedział: dobranoc. A kiedy próbował cię uwieść? Znowu naczytałaś się bzdur? Nie czytuję bzdur. To znaczy, że nawet nie próbował cię pocałować? Wcześniej. A potem powiedział, że poczuł coś, czego nie czuł od dawna. To znaczy? Szacunek. Dawno nie czułem tego do dziewczyny. Idziemy do łóżka. Może najpierw kolacja. Chciałem od razu się z nią spotkać, ale lepiej trochę odczekać. Kiedy się widzicie? W piątek. Nie chciałam wydać się łatwa. Chyba nie jestem. Ja zgwałciłabym go w samochodzie. Co mówisz chłopakom, żeby jeszcze raz się z tobą umówili? Nie. Muszę spróbować. Ooh.
ago on the phone. I call her up, I ask her to a show. I'm a fool, I can't play it cool. That's okay. Hi. 'Cause baby, I'm a tool. Tell me what to do, just tell me what to say. Tell me it's okay, don't be afraid. 'Cause soon I'll be away. My first and only date with you, I hope you'll tell me what to do. Here I go, I'm in my car. I pick her up, I'm doing well so far. I tell a joke, she doesn't laugh. I guess I choked, and tonight I'll get the shaft. Tell me what to do, just tell me what to say. Tell me it's okay, don't be afraid. Soon I'll be away. My first and only date with you, I hope you'll tell me what to do. Prawdziwy dżentelmen. Dziękuję. How to play the game, is that okay? Or am I lame? Or do I need to go away? I'll come again another day. Or forget just what I said. Here we go, I'm at the show. I try to talk, but the conversation's slow. Oh, it shows. Yeah, I'm a dork, and my chances are so low. Tell me what to do. Just tell me what to do. Piękne. Dziękuję. Zaczekaj, włożę je do wody. Wszyscy już śpią. Chcesz coś do picia? Idź już. Zobaczymy się jutro. Zaraz. Dopiero 11, jeszcze parę minut. Nie chcesz? Pewnie, że chcę. Dlatego musisz iść. Jesteś boska. Klepnij mnie.
Surely you're fine. Wonder how you can be mine. But in due time, I see you shotgun in the ride. But we converse. I'm interested on how your mind works. Explain some things like your dreams and your date of birth. I wanna know your first love and your first jerk. Let me know how he didn't appreciate your worth. But instead, he decided to treat you like dirt. Yeah, yeah, of course I heard the same thing from her. She asked me and promised that I would be different. But I laughed and I said, girl, you gotta be kidding. Cause I'm a flirt, flirt, a jerk, jerk. Girls try to make me jerk, but it won't work, work. Cause I'm a flirt, flirt, a jerk, jerk. Girls try to make me jerk, but it won't work, work. She's a good time. At first, understanding the reason why guys become jerks. It's usually because we're sick of being hurt. My boy got dumped for a dude named Burke. He's a macho man with an awesome tan. Takes her on dates in his dad's new jag. He treats her bad, but his lady she's never had. So you see, nice guy. Zaimponowałeś mi, że pamiętałeś o naszym święcie. What are you talking about? Nie rozumiem. W czwartek mija 3 miesiące, odkąd jesteśmy parą. A jesteśmy? So... Jak mi się to udało? Trochę to trwało, ale... Wspinaczki i twoje zachowanie przekonały mnie do ciebie. Cześć wam. Cześć, gwiazdo rocka. Gdzie twój kumpel? Jesteś zainteresowana? Tak, pytam. Bardzo zabawne. Pytałam o Spielberga. Cześć, co słychać? Emi narzeka, że nikt nie chce poprosić jej do tańca. Żartujesz? Wyglądasz niesamowicie. Co za banda nieudaczników. Zatańczymy? Idziemy? Czemu zainteresował się mną gwiazdo Roboka? Z początku myślałem, że jesteś tylko zwykłą, atrakcyjną laską. Ale kiedy dałaś mi kosza, potem drugi raz i trzeci, zmieniłem zdanie. Byłeś zarozumiałym dupkiem. Przez długi czas nie byłem sobą i nie zależało mi na żadnej z tych dziewczyn, ale przy tobie poczułem się inaczej. Lubię, jak jesteś taki bezradny? Tak. Dlaczego? Bo wtedy przeważa strona emocjonalna, nie fizyczna. Mam inne wyjście? Wiesz, o czym mówię? Wiem, ale nie jestem pewny. Musisz mnie przekonać, że tak jest w porządku. Przekonałam cię? Do zobaczenia w czwartek. To faktycznie wyzwala. Zmieniłeś moje życie. Czuję się zjednoczony z naturą. Nudyści, spóźnijcie się na lunch. Jak poszło z Molly? Świetnie. Zrozumiałem, że bzykanie jest jak powietrze. Doceniasz je wtedy, kiedy zaczyna ci brakować. Smutne. Zdrowy ogier wykastrowany w sile wieku. Nie wiesz, o czym mówisz. Prawdziwy facet załatwiłby to dawno temu. Ciekawe, czy brak bzykania rzuca się na mózg. Ty nam powiedz. Podobno długa przerwa powoduje astygmatyzm. Możliwe, zaczynam gorzej widzieć. Chyba nie wierzysz w te bzdury. Chyba mam astygmatyzm. Nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. Co masz na myśli? Powinniśmy przejść do kolejnego etapu. Bardzo bym chciała, ale w związku opartym na seksie łatwiej o zdradę, kiedy nadarza się okazja. Ciekawa teoria, ale bzdurna.
Hey, Meredith. Meredith, jakie jest przeciwieństwo Viagry? He's buying. On płaci. Today, dziewczyny jedzą dziś za darmo? Nie? Moja pierwsza i jedyna miłość. John, you got my homework? Hey, I need to borrow your notes. Pożyczysz mi notatki? Nienawidzę algebrę. I tak mi pożyczysz dziś o 6. Cześć, Darcy. Czemu mnie nie kochasz? Kocham wszystkich. Czemu nie kochasz mnie inaczej? Bo lubię przyglądać się przez okno, jak śpisz? To mamy już za sobą. Co w tym złego? Wpierw muszę pokochać siebie. To nie jedyny powód. Uszkodziłaś jego stronę. Wysłałaś mu tyle maili, że serwer nie wytrzymał. Poza tym rąbnęłaś z łazienki jego bieliznę. Raz. To, że jest miły, nie znaczy, że jest zainteresowany. Kiedy będziesz gotów wsiąść do tego szalonego pociągu, daj mi znać. Daj mi znać. Hey Terry. I saw you took the weekend. Bierzesz wolny weekend, masz jakieś plany? Zabiorę Brandy do spa. Trochę ją porozpieszczam. Świetnie, niech się dziewczyna zrelaksuje. Nabierze ochoty na małe co nieco, jeśli wiesz, o czym mówię. Mam nadzieję. Chociaż szybko się męczy, ma swoje lata. Ile? Za miesiąc kończy 77. Tu jesteś, Brandy. Dobra, Sunia. To psie lata. Pożegnaj się z chłopcami. Bye. Zaprosiłeś Molly na bal? Zaproszę dzisiaj. A co z Amy? Czekam na właściwą chwilę. Przy niej robię się nerwowy. Przejdzie ci. Zapewniam, że jeden wieczór z włączonymi na maksa strumieniami zadowoli panią bardziej niż 8 Chińczyków. To znaczy? Telefon do ciebie jakiejś dziewczyny. Mama? Trudno było zrozumieć, ale prosiły o Rubena Stoddarda. Dawno by wyleciał, ale to syn właściciela. Wszystko, czego dotknie, uznajemy za używane. Dlatego damy państwu $500 upustu. Zgoda. Connie, ci ludzie kupują model 5000. Dajmy im upust Clintona. Jenny, ostatnia noc była super, ale nie chcę być dłużej seks z zabawką. Poza tym mam już kogoś innego. Bardzo śmieszne. Mam być dumna czy zazdrosna? Bylebyśmy się dziś spotkali. Nie ma sprawy. Zaczekaj, dzwoni Amy. Cześć. Ames, co się stało? Nie rozłączaj się. Hey, it's Amy. Amy wpadła w histerię. Nie mogę jej zrozumieć. Daj ją. Okay. Kto to? Molly. Hey, Molly. Cześć, Molly. Myślisz, że Amy pójdzie ze mną potańczyć? Molly, what's wrong? Co się stało? Hey, don't cry. Listen. Nie płacz. Adam potrafi być nieprzyjemny, ale... Kto to? Kto mówi? This is Molly. Molly. Who's crying? A kto płacze? Amy. This is Mam nadzieję, że jej przejdzie. Przepraszam. Nie chcę przestać. Amy, opanuj się i powiedz, co się stało. Co mówi? Kto umarł? Jej kotka Kleopatra. Zaczekajcie chwilę. Adam and Amy, hold on, okay? Hello? Molly, it's Mark. Tu Mark. Myślałem ostatnio o tobie. Możesz zaczekać? Adam, porozmawiaj ze mną.
Posłuchaj, Mark. Nie nabierzesz mnie. Przepraszam. Mark? Powinnaś o czymś wiedzieć. Nie mam teraz czasu. To zajmie chwilę. Przyjadę wieczorem. Ale tylko na chwilę. Do zobaczenia. Amy, zaczekaj jeszcze moment. Adam? Wszystko gra? Jest zrozpaczona. Zostanie dziś u mnie na noc. Możemy spotkać się jutro? Mój pies jest chory, mogę u ciebie nocować? Bardzo śmieszne. Może być jutro. Na razie. Dziękuję ci. Cześć. Amy nocuje dziś u Molly. Wpadniemy do nich. Wiem, jak poprawić im humory. Jedź sam. Jeśli pomożesz Amy, będziesz miał plus u Molly. Kto to? Hello? Słyszałem o twoim kocie. Miło z twojej strony, ale to Syrena, która była córką Kleopatry. Moja ciotka pracuje w schronisku dla zwierząt. Śliczna. Nakarmimy ją, wygląda na głodną. Mam trochę śmietanki. Zaraz przyjdę. To nie jest odpowiedni moment. Zajmę ci tylko chwilę. W drugim pokoju są znajomi. Pamiętasz zeszłoroczne walentynki? Świetnie się bawiliśmy. Szkolny bal byłby okazją, żeby zacząć od nowa. Wiesz, że spotykam się z Adamem. To drugi powód, dla którego tu jestem. On znów spotyka się z Cynthią. Nie rozumiem, czemu mi to mówisz, ale ufam Adamowi i wiem, że to nieprawda. Już idę. Zaczekaj. Co za pech. Kolejne déjà vu? Dla mnie? Dla Amy. Nie ma jej tutaj. Powiem Molly, że wpadłeś. Przyszedł ktoś? Zamówiłem kwiaty, bo chciałem cię zaprosić na bal. Mówi ojciec Bailey. Mam dobre wieści. Na lunch będą małe parówki i przepiórcze jaja. Mówiąc o małych parówkach, miałem na myśli kiełbaski owinięte bekonem. Masz kosmate myśli. Cześć, sexy.
Skąd możesz wiedzieć? Bardzo śmieszne. Co robimy wieczorem? Niespodzianka. Nienawidzę niespodzianek. Nie powiesz? Zobaczysz. Spotkamy się o 9:00 w hotelu. Nie przyjedziesz po mnie? Mam coś do załatwienia. Do zobaczenia. Świetnie wyglądasz. Dzięki. Nie zarezerwowałeś stolika? Zaplanowałem coś innego. Zamówimy kolację. Nie rozumiem. Cieszę się, że mogłem cię bliżej poznać. Miałaś rację, to konieczne, zanim dojdzie do kontaktu fizycznego. Dobrze, że tak uważasz. Owszem. Jesteś najwspanialszą dziewczyną, jaką poznałem. Dziś moglibyśmy poznać się bliżej. Rozmawialiśmy już o tym. Wciąż tylko rozmawiamy. Byłem bardzo cierpliwy. Cierpliwy? Tak uważasz? Czuję się jak idiotka. Mówiłeś te wszystkie rzeczy, żeby się ze mną przespać? Byłem z tobą szczery. To nic dla ciebie nie znaczy? Bardzo dużo i o to chodzi. To dlaczego nie przejdziemy do kolejnego etapu? Bo uważam, że warto zaczekać. Nie rozumiem, przecież to normalne. Chyba nie oczekujesz, że... Nie mogę w to uwierzyć. Za bardzo się różnimy. Dłużej tego nie zniosę. Przykro mi to słyszeć. Dzięki za klucz. Opanuj się i powiedz, o co chodzi. Spokojnie, zaraz będę. Co się stało? Molly mnie potrzebuje. Co się dzieje? Dostałem SMS-a. Nienawidzę SMS-ów. Poważnie? Łatwiej mi tak bajerować ziemi. Jeśli napiszę coś głupiego, mówię, że Clinton ukradł mi telefon. Co jest z tym fadukinem? Ale z ciebie głupek. Gadaj, o co chodzi. Mam pocałować swoją mamę. Jedyną osobę, którą całujesz. Już niedługo. Idzie. Ani słowa o Molly. Czemu to zrobiłeś? Byłeś taki szczęśliwy. Każdy z nas chciało czegoś innego. Nie ma w tym nic złego. Koniec dyskusji. Utwór jest trochę inny, poprowadzę was.
Oglądałem wczoraj 8 sekund i sikałem ze śmiechu. Lane Frost wyhaczył wszystkie laski. Nie ma to jak tyłek kowboja. To było coś nowego. Pokazaliście już wszystko, oprócz duszy. Jeszcze za wcześnie. Do zobaczenia. Odbiło ci? Słyszałem, jak postąpiłeś z Molly. Gówno wiesz. Posłuchałem twojej rady, byłem miły i znów się sparzyłem. Byłem u Molly i widziałem Dixona. Odwal się. Chodźmy stąd. Co się stało? Nic. O czym był ten utwór? Mam wrażenie, że jesteśmy tu we troje. Przepraszam. Wiesz, nigdy nie potrafiłeś mówić, co czujesz. Ale twoja muzyka robi to za ciebie. Dzięki. Ty draniu, jak mogłeś jej to zrobić? Te kwiaty były od Adama, nie od Dixona. W dodatku dla ciebie. Co ty brydzisz? Dixon wpadł, kiedy przyszedłem do Emi. Zaczął oczerniać cię przed Molly. Wszystko się nagrało. Zobacz. Gdzie Molly? Amy. Poszła z Markiem. Tylko dlatego, że tak ją potraktowałeś.
Hey, Jerry. Jerry, tu Adam. Mam coś dla ciebie. Gdzie byłeś? Pracowałem nad czymś. Idziecie na bal? Jasne. Clinton nadal szuka. Bierze z listy. Teraz kolej na ósmą klasę. Super. Mój pies jest wolny. Byłem już z twoją mamuśką. Lubię te twoje żarty o mamuśce. Wiecie, czy Dixon idzie z Molly? Nie rozumiem, czemu nie chcesz, żebym z nią pogadał. Poradzę sobie. Nowy kawałek, przegrajcie sobie. Mark, nie mam do ciebie żalu. To wejściówki na bal są twoje, jeśli chcesz. Jesteś w porządku. Wygrałeś. Jedz. Jak się czujesz w moim towarzystwie? Dobrze. Dziękuję. Cześć, Mark. Przyniesiesz nam coś do picia? Nie masz chłopaka? Dzięki, jesteś super. Jak się tańczy z tym drewniakiem? Woli być nazywany ogierem. Przynajmniej tu jestem. Przepraszam, muszę wejść. Bilet. Moja dziewczyna jest w środku. Bez biletu nie wejdziesz. Bilety? Korki.
Kluczyki. Jedziemy, chłopaki. Tell me it's okay. You can't know what you've done. I don't have my tickets. Nie mam biletu, przykro mi. Posłuchaj. To nie Mark przyniósł te kwiaty, tylko Adam. Dla mnie. What? I'm sorry that już dobrze. Niech siostra mnie wpuści. Nie wiem, czy ten cały podryw na głupka ma sens. Ja byłem w liceum najmilszy pod słońcem. Miałem dziewczynę miłą, atrakcyjną, niesamowitą laskę, która mówiła, że mnie kocha, a potem nagle rzuciła dla innego. Zostawiłam cię dla Boga. To nie znaczy, że mniej cierpiałem. Byliśmy ze sobą 3 lata. Byłaś moją pierwszą i jedyną, aż tu. Nagle. Co z tego, że jesteś miły i dobry, skoro Bóg i tak zawsze cię przebije? Równie dobrze można być dupkiem. Jak wam się układa? Molly, Molly is a girl like no other in this world. She's so cute, ooh, ooh, ooh. There's one thing that there's so few. Wersja polska na zlecenie HBO, Sun Studio Polska. Tekst Andrzej Czułnowski. Czytał Jacek Brzestyński. She's fine, she's almost divine. She's mine. Jerk Theory, final chapter.